Dzień dobry, witajcie. W tym materiale mam dla was 10 mini porad, ciekawostek, przydatnych rzeczy o World of Warships. Jest to swego rodzaju pierwsza część, pierwsze 10, bo mam ich już zapisanych całą masę. Są to zazwyczaj takie mini porady, mini coś tam, które raczej nie warto było robić o tym całego materiału, ale gdzieś tam będę to umieszczał w tej jednej małej kompilacji 10 rzeczy. Dziś zebrałem 10 różnych, naprawdę różnych, mało związanych ze sobą też po części ciekawostek, więc zapraszam bardzo serdecznie. 10. Jedna z najciekawszych rzeczy to jest coś takiego jak inwentarz. Mamy coś takiego jak magazyn naszych rzeczy. Niestety nie możemy kupować do przodu rzeczy, nie możemy robić do niego, zakupować rzeczy jakby hurtowo, gdy są z nią zniżki, ale co po niektórzy ucieszą się z tej zakładki moduły. Niewielu graczy wie, że jest coś takiego jak zakładka moduły w inwentarzu, w ogóle, że inwentarz istnieje. I tutaj macie naprawdę sporo siana, które możecie odzyskać. Są to zazwyczaj moduły z okrętów. Teraz jak sprzedajemy okręt, to możemy wybrać, że sprzeda się też z modułami. Ale jeżeli nie macie wybranej tej opcji, to tutaj leżą wam moduły ze starych okrętów, które kiedyś sprzedaliście i nie używacie ich, nie potrzebujecie ich. Ewentualnie okrętów, które stoją w porcie i tak naprawdę nie potrzeba nam modułów do niej. Jak na przykład stoi Lion, który... Lion, Colorado, Lepanto. Jest tu tak naprawdę... Są rekordziści, którzy stąd powyciągali nawet po 50 milionów do przodu. Więc zapraszam was tutaj bardzo serdecznie, jeżeli nie wiecie, jeżeli brakuje wam kredytów, a nie byliście tutaj, to można naprawdę sporo zarobić. W inwentarzu możemy też sprzedawać ulepszenia, sygnały, flagi, kamuflaże. Osobiście raczej nie polecam sprzedawać tego. Zresztą flag się nie da, ale kamuflaże, jeżeli tam macie... Poleciało wam bardzo dużo tych biedak kamuflaży, to zawsze tam parę groszy można tutaj odzyskać, ale raczej to odradzam. Moduły to jest to, co was interesują. Sprzedajemy i kasa się zgadza. 9. Jeżeli macie problem z kapitanami, a raczej ilością brakiem kapitanów, jest coś takiego jak operacja. Inne operacje sobie. Jest coś takiego jak operacja, tryb PvE. Myślę, że sporo z was wie, że coś takiego istnieje, ale nie wiecie, że jedną z nagród za zdobycie gwiazdek są kapitanowie. Na przykład w tej operacji mamy kapitana na radzieckie krążowniki 10-perkowego. Tutaj mamy kapitana na japońskie okręty. Tam były radzieckie okręty i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie tutaj jest sporo więcej nagród, na przykład konto premium na 24 godziny, jakieś kamo, jakieś sygnały i mamy znowu jakieś sygnały. Dlatego jeżeli nie robiliście nigdy operacji, to tym bardziej opłaca się teraz, bo nawet jeżeli robiliście, to i tak możecie jeszcze raz je zrobić, bo w ostatniej aktualizacji zostały one zresetowane. Nie wszystkie operacje mają kapitanów, warto tutaj się zapoznać, zresztą widzicie, jak znajdziecie sobie na gwiazdkę, to widzicie, o co chodzi. Ogólnie trzeba wejść w tą operację albo w dywizjonie z kumplami, albo można zagrać też randomowo w operacji tygodnia. Jeżeli chcecie zagrać solo, to niestety jesteście zmuszeni na operację tygodnia. Jeżeli uzbieracie sobie swój team, to możecie sobie wybrać operację, którą chcecie grać. Są to 6-7 tiery, więc na spokojnie. Jest to do zrobienia, nie są one jakieś turbo trudne, zwłaszcza jeżeli zagracie w dywizjonie, to te 5 gwiazdek do osiągnięcia za pierwszym razem nie jest jakieś turbo trudne, a za to macie kapitanów 10-perkowych. Są oni wyszkoleni co prawda na pierwszy tier, ale to już przenieść sobie na inne 10-perkowego kapitana zdecydowanie warto. Zawsze jeżeli macie problem z kapitanami, to tutaj kilku kapitanów jest do ściągnięcia, dokładnie 4. Niemiecki, amerykański, japoński oraz radziecki. 8. Niewiele osób o tym wie, ale aktualizacje World of Warships są stałe, mają stały przedział czasowy. Zazwyczaj są to 4 tygodnie, bo bardzo dużo osób pyta, kiedy kolejna aktualizacja. Jest to bardzo łatwo, można to obliczyć. Wchodzimy sobie na World of Warships do newsów, patrzymy, kiedy była ostatnia aktualizacja, dodajemy 4 tygodnie i mamy. Ale jest od tego mały wyjątek. Zazwyczaj w okolicy świąt Bożego Narodzenia aktualizacja jest krótsza, trwa ona około 3 tygodnie i dopiero później wchodzi kolejne 4 tygodnie, a w okolicach maja jest aktualizacja 5-tygodniowa. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie ustalili, tego się trzymają. Tak zazwyczaj mamy 4 tygodnie każdej aktualizacji. 7. Kredyty nie są zależne od wygranej. Nieważne czy wygramy, czy przegramy, zarobimy zawsze tyle samo. Wygrana ma wpływ na expa, tak, na expa ma, ale na zarobione kredyty już nie. Niezależnie od tego, czy wygramy, czy nie, zawsze kasa będzie ta sama, więc jeżeli wchodzicie sobie na premki, robicie sobie dzień zarabiania, to nie musicie się przejmować WR-em. Nieważne czy wygracie, czy przegracie, zarobek będzie taki sam. 6. Całkiem niedawno temu wprowadzono limit 100 kontenerów
do tego, które możemy zbierać i je otwierać. Niestety limit obecnie jest ustalony na setki i każdy kolejny kontener, który kupimy, automatycznie się otworzy. Niestety zauważyłem, że brakuje powiadomienia tak naprawdę, co się nam otwiera. Więc jeżeli na przykład kupimy sobie teraz, tak, że kupimy sobie 101 kontener i niestety, widzicie, mam zakupiony elegancko. I co? I kontenera nie ma. No i parę osób już do mnie pisało, między innymi na Facebooku, że Druwik, coś się dzieje, kontenery się nie doliczają. Nie, one się doliczają. On się automatycznie otworzył, bo zobaczcie, że znalazł mi jeden element kolekcji do kolekcji urodzinowej. Także ta setka sobie leży i czeka, a z każdy 101 i w górę kontener zostanie automatycznie otwarty i przydzielone nam za niego nagrody. Widzicie, pojawiło się powiadomienie, że kontener został otwarty. Szkoda, że nie pojawiło się, co dokładnie w nim było. Tego powiadomienia mi bardzo brakuje, ale informacja jest, został otwarty i otwiera się ten 101. Wczoraj ktoś na streamie mówił, że otwiera się pierwszy, a nie 101. Nie, otwiera się 101 kontener. Niestety limit taki został nadany ze względu na problemy z duplikacją, bo ktoś tam ostatnio nieźle nafarmił dublonów na bodajże święta, gdzie nakupił ileś tam kontenerów, no i oczywiście później się duplikowały kontenery. Plus jeszcze mała ciekawostka, kiedyś było tak, że kontenery były na zasadzie w momencie, gdy były przypisane do naszego konta, to już było wiadomo, co w nich jest, bo można było to podejrzeć w plikach. Obecnie losowana jest zawartość w momencie kliknięcia otwórz. 5. Matchmaker do 4 tieru to plus 1. Ogólnie okręty wyższych tierów mają plus 2, czyli piątki walczą z siódemkami, szóstki z ósemkami itd., itd. Ale okręty do 4 tieru mają limit plus 1, czyli trójki z czwórkami, czwórki z piątkami itd. Jest to swego rodzaju ukłon, można powiedzieć, w stronę nowych graczy, żeby nie mieli zbyt trudno. To samo, jeszcze tutaj mała ciekawostka, na pierwszym tierze okręty nie mają ani pepeków, ani cytadeli. Specjalnie pod to, żeby też ułatwić granie. Kiedyś były pepeki, były cytadele i było tam dosyć ciekawie się działo. Obecnie jest to bardzo znormalizowane na tych pierwszych tierach, także nic ciekawego się tam za wiele nie dzieje. Ale tak, do 4 tieru okręty mają matchmaker plus 1 tylko. 4. Brakuje wam jakiejś kolekcji i nie wiecie, co z tym zrobić? Warto zajrzeć do zbrojowni. W zbrojowni jest zakładka kontenery, gdzie możemy zobaczyć sobie kontenery, które możemy kupić za węgiel, jeżeli czegoś nam brakuje do danej kolekcji. I jest problem z zebraniem tej kolekcji. Nie mówię tutaj o wydawaniu oczywiście na kontenery premium kasy. Mówię tutaj o kontenerach dostępnych za węgiel. Na przykład brakuje nam do bardzo fajnej kolekcji stanowczej gwałtowni, gdzie do zebrania jest Sansonetti, czyli bardzo dobry, legendarny kapitan. Możemy sobie dokupić kontenery z tymi elementami. Mamy tutaj też kolekcje noworoczne, 2 lata World of Warships, Przylądek Północnego. Jest tutaj tego do wyboru i ta zakładka jest co jakiś czas aktualizowana. Co jakiś czas pojawiają się to nowe kolekcje. Każda kolekcja, która gdzieś tam była kiedyś do zebrania, tutaj się prędzej czy później pojawi w postaci kontenerów. Więc jeżeli wam brakuje elementów i nie możecie dozbierać, to polecam wam zajrzeć do zakładki kontenery. Proszę bardzo, możecie sobie w tym momencie dozbierać kolekcję i zyskać to, co tam jest do zgarnięcia. Ogólnie o kolekcjach najprawdopodobniej pojawi się też oddzielny materiał, tak całościowo, jak to działa i po co i dlaczego. 3. W zbrojowni mamy też coś takiego jak kupony. Mamy kupony na okręty za dublony, mamy kupony na okręty za stal, węgiel, na sygnały, na ulepszenia i na kamuflaże. I teraz tak, te kupony na ulepszenia, sygnały, kamuflaże resetują się mniej więcej co miesiąc. Jak widzicie, 10.10. Ale kupony na okręty za stal, za węgiel lub za dublony resetują się co pół roku. Zawsze w grudniu i zawsze w czerwcu. Wiele osób pyta, co się dzieje. To nie jest stałe pół roku, że na przykład teraz bym zużył ten kupon i on dopiero po pół roku. Nie, to jest zawsze stała data w grudniu i w czerwcu, gdzie te kupony się resetują. Jeżeli użyjemy tego dzień wcześniej, na przykład tego kuponu użyję 14 grudnia, to następnego dnia 15 będę miał po prostu kolejny kupon. Dlatego zazwyczaj jak się zbliża ta data, to na Facebookach, na Discordach nożnych tych pojawia się często informacja: panowie, panie, pamiętajcie zużyć kupon, bo jutro się resetuje. 2. Na PTS, czyli na public teście, możemy zdobyć żetony społeczności, jakiś tam kontener, jakaś tam nagroda na serwerze głównym, zawsze jest. Ale zazwyczaj pojawia się pytanie: zrobiłem misję, a gdzie są moje nagrody? No właśnie, nagrody przydzielane są zawsze w poniedziałek po aktualizacji, czyli tak jak teraz testujemy aktualizację 0.10.9,
to gdy ta aktualizacja wejdzie, to w poniedziałek, pierwszy poniedziałek po tej aktualizacji, dopiero dostaniecie te nagrody. Gdzie już tam sobie WG wszystko uporządkuje, za te wszystkie misje, które wykonacie, dostaniecie żetoniki. Ja ogólnie polecam robić te misje, bo żetony obecnie trochę lipa zaczyna się robić z nagrodami za żetony, ale kiedyś na pewno coś ciekawego tam będzie i myślę, że warto. Bardziej, że te misje nie są jakieś turbo trudne wejść, potestować przy okazji, pozgłaszać błędy też się przydaje. 1. Legendarna detonacja. Ja to nazywam legendarną detonację, bo ja osobiście bardzo, ale to bardzo często pływam na fladze, dzięki której raczej detonacji nie dostaję, ale jest taka jedna ciekawostka, którą warto o detonacji wiedzieć. W teorii, jeżeli macie 100% HP swojego okrętu, to nie możecie dostać detonacji. Jest zasada, która mówi, że jeżeli okręt ma powyżej 75 HP, nie może dostać detonacji. Dlaczego nazwałem to teorią? Dlatego, że jeżeli, powiedzmy, płyniemy sobie pancernikiem, który ma 100 000 HP, dostaniemy, płyną 4 torpedy na nas i z pierwszych 2-3 torped dostaniemy za te 25%, czyli zostanie nam wtedy powiedzmy te 75 mniej i wtedy ta czwarta torpeda wejdzie nam pięknie w magazyn, to dostaniemy detonację. Czyli w teorii najpierw te pierwsze torpedy zadały nam obrażenia, które potrzebne są do zejścia HP, dostaniemy cyk torpedę i mamy detonację za 100%, w teorii za 100%, bo tak naprawdę detonacja poszła za te 75 mniej, ale wcześniej te torpedy zadały nam obrażenia. To samo tyczy się też i pocisków. Jeżeli leci nam niezła salwa w nasz okręt, które najpierw pierwsza część pocisków zabierze nam te 25 i więcej procent naszego HP, no to te kończąca salwa może nas w zasadzie zdetonować. No i wtedy wygląda to tak, jakbyśmy mieli detonację za 100%. Więc w teorii się nie da, a w praktyce, jak nas obiją wcześniej, to detonacja wejdzie tak czy siak. Tym oto pięknym, detonującym akcentem kończymy dzisiejsze zestawienie 10 mini porad, mini ciekawostek na temat World of Warships. Mam przygotowaną listę kolejnych, na pewno pojawi się na kanale. Jest to takie małe zestawienie czegoś, co raczej nie warto było robić oddzielne materiały. Gdzieś tam o tych kolekcjach postaram się zrobić, bo bardzo dużo osób o to pyta, jak to dokładnie działa i co najlepiej kolekcjonować, więc postaram się to zebrać. Mam nadzieję, że materiał się podobał, jak zawsze zapraszam na inne. Jeżeli macie jakieś propozycje małych ciekawostek, myślę, że wrzućcie w komentarz. Osoby, które wpadną na ten materiał, z chęcią przejrzą sobie komentarze i zerkną, co tam jeszcze ciekawego może znaleźć. A ja sobie uzupełnię listę, jak czegoś nie mam jeszcze na swojej liście, to zawsze znajdzie się w kolejnym materiale. Dziękuję pięknie, mój drogi widzu, za obejrzenie tego materiału i jak zawsze zapraszam na inne. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.